Ewangelii Marka, 14 rozdział, 35 werset i 36 werset czytamy: Potem Jezus postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Te zacytowane przed chwilką wersety ze Słowa Bożego opisują ostatnie godziny Pana Jezusa przed Jego śmiercią. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co ta śmierć dla Niego oznaczała. Była związana z niewyobrażalnymi cierpieniami cielesnymi, gdyż przewidziano dla Niego męczeńską śmierć krzyżową, a dodatkowo miano okrutnie się nad Nim znęcać. Jednakże nie to było powodem, dla którego Pan Jezus modlił się słowami: oddal ten kielich ode mnie. Głęboki powód do wypowiedzenia tych słów to fakt, że miał być uczyniony grzechem. Musiał zastępczo ponieść Boży sąd za grzesznych ludzi, za tych, którzy sami na ten sąd Boży zasłużyli. Oznaczało to dla Niego, tego, którym nie było grzechu, bo w Panu Jezusie nie było grzechu, i który nie znał grzechu, bo Pan Jezus nie znał grzechu, największe cierpienie. Z tego też powodu wołał do Ojca z wielkim wołaniem i ze łzami: Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie. 2 Koryntian 5:21 oraz Hebrajczyków 5:7. Tak, dla Boga wszystko jest możliwe, jednak jeśli chodziło o tamto wydarzenie, nie działał on stosownie do swojej mocy. Również sam Pan Jezus nie chce jej zastosować. Zamiast tego kontynuuje swoją prośbę: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie Twoja wola. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza, rozdział 26, werset 42. Nie istniała żadna inna możliwość, gdyż Bóg widział naszą winę oraz fakt, że nie byliśmy w stanie sami siebie uratować. Ta jedyna droga była w stanie znów doprowadzić człowieka do relacji z Nim. W swojej mocy Bóg mógł zabrać ten kielich od Pana Jezusa, jednak nie w swojej miłości, którą miał do nas. Z tego też powodu kielich cierpień nie mógł go ominąć, i tak Zbawiciel opuścił ogród modlitwy i poszedł na krzyż. Tam oddał samego siebie aż na śmierć, abyśmy my mogli przyjść do Boga.